Serdecznie. Otwieram 35. sesję Rady Miasta Górowo Iławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu 30 sierpnia. Jest to dzień dzisiejszy. Mamy lekkie opóźnienie, ale musieliśmy pewne sprawy tu jeszcze dopiąć do końca. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych przed ekranami. W tej chwili witam pana burmistrza, pana Jacka Kostkę. Witam pana sekretarza, pana Andrzeja Worobca, witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk. Witam naszego inspektora, pana Edwarda Dremucha i witam obecnego dzisiaj naszego mecenasa, pana Roberta Czernotę. Informuję wszystkich państwa, że sesja odbywa się w sposób zdalny. Ponadto informuję państwa, że protokolantem dzisiejszych obrad jest pani Sylwia Staszewska. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta Górowe Iławeckie. Informuję państwa, że zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach Urzędu Miasta oraz w internecie. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 ustawy o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. W przypadku, gdyby było to niemożliwe z przyczyn technicznych, takie głosowania odbywają się imiennie. To tyle tytułem wstępu. Wysoka Rado, w tej chwili przystąpimy do już realizacji naszego dzisiejszego porządku obrad. Mam informację, że na dzisiejszej sesji jest 13 radnych. Nieobecna jest pani Anna Januszczak i pan Maciej Chorak. W związku z powyższym informuję, że dysponujemy ustawowym wymaganym kworum do podejmowania prawomocnych opinii i uchwał. Porządek dzisiejszych obrad będzie przedstawiał się następująco. Przyjęcie protokołu z 34. sesji Rady Miasta, informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. I w związku z powyższym, że mieliśmy tutaj wpłynęły oferty na modernizację naszego ośrodka kultury i musimy tutaj podjąć dzisiaj stosowne opinie, jako pierwsza dzisiejsza sprawa, którą będziemy podejmowali, będzie zaopiniowanie wniosków w sprawie zwiększenia środków na realizację zadania pod nazwą Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego ośrodka kultury. W tym temacie wypowie się tutaj komisja w postaci pana tutaj przewodniczącego Edwarda Dremucha, który tutaj złożył stosowny wniosek i przybliży nam, o co w tym wszystkim chodzi. Następnym punktem, który będziemy dyskutowali, będzie to uchwała. Będzie dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035. Kolejna uchwała będzie dotyczyła dokonania zmian budżetu miasta na rok 2021, ewentualnie ze zmianami, jeżeli takie tutaj będą. Rozpatrzenie wniosku z dnia 3 czerwca w sprawie utworzenia parkingu przy ulicy Kościuszki 13. I tutaj poproszę pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie tego zagadnienia w stosownym terminie. Drugą sprawą będziemy mieli rozpatrzenie skargi z dnia 7 lipca w zakresie braku odpowiedzi na pismo. I tutaj również poproszę pana przewodniczącego o przybliżenie. Przepraszam, jeszcze wcześniej też będzie bardzo ważny punkt, to będzie punkt czwarty dzisiejszego naszego spotkania, naszej sesji, uzupełnienie składu osobowego Komisji Stałych Rady Miasta. W związku z powyższym, że mamy tutaj uzupełnione do 15 radnych i będzie uzupełniony skład osobowy Komisji Oświaty. Tak. Punkt siódmy będzie dotyczył wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Polnej 1. Kolejna uchwała, przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Górowo Iławeckie na lata 2021-2026.
Kolejna uchwała będzie dotyczyła zwolnienia dyrektora szkoły podstawowej z realizacji obowiązkowych zadań dydaktycznych, a kolejna uchwała będzie dotyczyła zwolnienia dyrektora przedszkola miejskiego w Górowie Ławeckim ze zwolnienia z realizacji obowiązkowych zadań dydaktycznych. Przewidziane jest tutaj również sprawy różne i zamknięcie wniosku. Tak przedstawia się dzisiejszy program naszej sesji. W związku z powyższym, tak jak powiedziałem, dochodzi bardzo ważny punkt pierwszy, który będzie tutaj omawiany na dzisiejszej sesji, zaopiniowanie wniosku i to są te zmiany do dzisiejszego porządku. W związku z powyższym proszę o akceptację i przegłosowanie przedstawionego przeze mnie wniosku ze zmianami. Proszę o zagłosowanie. Czekamy na wyniki głosowania nad dzisiejszym porządkiem. Czekamy na głosy dwóch radnych. Anka Biszczek, mam problemy techniczne. Proszę. Więc jestem za. Dziękuję bardzo. W ten sposób informuję Wysoką Radę, że w głosowaniu wzięło 13 radnych. Dzisiejszy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili będziemy rozmawiali nad przyjęciem protokołu z 34. sesji Rady Miasta. Protokół został przesłany do Państwa, również był do wglądu w biurze Rady. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby uwagi do protokołu, chciałby wnieść? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania protokołu z 34. sesji Rady Miasta. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 34. sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Czekamy na wyniki głosowania. Pan radny Rochun Łukasz, dziękuję bardzo. Mam wyniki. Protokół 34. sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Jest to punkt mówiący o pracach burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie, jak to wszystko wyglądało. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam nadzieję, że słychać mnie. Tak, słychać, proszę mówić. Pan niestabilny, włączę troszeczkę w urzędzie, ale jakoś sobie radzimy. W tych dwóch miesiącach udało mi się przebywać trochę na urlopie, natomiast generalnie spośród prac takich najważniejszych, tak, to uczestniczymy, jeśli chodzi o nasze miasto, w przygotowywaniu dwóch strategii. Zresztą państwo radni brali też udział w tychże działaniach. To jest strategia rozwoju miasta Górowo i Łowieckie na razie roboczo do roku 2020, do roku 2030. I strategii Stowarzyszenia Polskich Miast CITASLOW. Na ostatniej komisji zresztą konsultowaliśmy ostateczną listę projektów, którą chcemy wpisać jako nasze miasto do tej strategii. To są strategie, które, no to nasza miejska, tak, to odbywały się 20 lipca. Konsultacje społeczne, pierwszy etap tych konsultacji, on był jakby dwuelementowy. W pierwszym wypadku spotkali się nasi partnerzy i pracownicy, kierownicy jednostek miejskich i później odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Również na naszej stronie dostępna była ankieta, którą można było wypełnić, wpisując priorytety, ewentualne inwestycje, które mieszkańcy chcieliby w tej strategii umieścić. Ta strategia, wersja robocza, panie Andrzeju, zdaje się, jest gotowa już.
Diagnoza do strategii jest już w wersji roboczej gotowa. My ją musimy zczytać, odesłać do wykonawcy i przedstawimy to Wysokiej Radzie, jak już będzie taka wersja zamknięta. Na tej podstawie przystąpimy do przygotowania strategii rozwoju już ostatecznej. Tak? Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o strategię miast Cittaslow. W tej chwili z wszystkich miast spłynęły już do mojego biura wnioski projektowe, które są opracowywane i które na początku września zostaną przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego celem, no, miejmy nadzieję, zatwierdzenia i wpisania ich do strategicznych działań naszego województwa na następny okres budżetowania, jeśli chodzi o fundusze unijne. I tu tych prac naprawdę było sporo, bo jakby z jednej strony miałem obowiązek koordynowania tego jako burmistrz miasta, a jednocześnie koordynowałem działania blisko 20 miast z całego województwa, żeby stworzyć tą naszą dodatkową strategię. Również w tym czasie złożyliśmy wnioski do Polskiego Ładu i tak jak uzgadnialiśmy z radnymi, to są głównie drogi, właściwie tylko drogi. Cóż dalej, miałem przyjemność 7 sierpnia wziąć udział w zebraniu naszych ogródków działkowych. Tam wstępnie zadeklarowałem, że współpracowalibyśmy celem pozyskania dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego dla ogródków działkowych w przyszłym roku. To będzie wiązało się z partycypacją finansową naszej gminy, ale ten problem jakby przedstawię przy przygotowywaniu budżetu na przyszły rok, bo trzeba będzie jakoś to rozwiązać. Nie mówimy o dużej kwocie, to z naszej strony będzie 1000-2000 zł, ale to do rozmowy wrócimy na etapie pracy nad budżetem. Również uczestniczyłem w takiej grupie roboczej, o której wspominałem wam, jeśli chodzi o uchwały antysmogowe. Te uchwały są bardzo potrzebne, bo wiemy o tym, że w okresie zimowym to jakość powietrza jest rzeczywiście nie najlepsza w bardzo wielu miejscach podobnych do Górowa, a więc zapewne w Górowie też ten problem występuje. Jednak rozwiązania, które zaproponowane zostały przez Urząd Marszałkowski, są dosyć drastyczne, w sensie takim, że bardzo szybko wymuszają na mieszkańcach rezygnację z opalania swoich mieszkań ciałami stałymi, czyli drewnem, węglem i przechodzeniem na ogrzewanie gazowe bądź miejskie, co spowoduje dosyć drastyczny wzrost kosztów ogrzania metra kwadratowego. Ja tu przede wszystkim, jeśli chodzi o Górowo, myślę na przykład o plac ratuszowy, gdzie w wielu miejscach mamy już ogrzewanie gazowe, ale w wielu mieszkaniach mieszkańcy dalej korzystają z ogrzewania węglowego, a najczęściej palą, tak po ludzku mówiąc, drewnem. I bardzo często ogrzewane są te mieszkania nadal piecami kaflowymi. Jeżeli w dosyć szybkim tempie, dlatego że tutaj nie można mówić o argumencie, że nie można podpiąć się do jakiejś sieci, tak? Bo sieć miejska jest 50 metrów od placu ratuszowego, a sieć gazowa na placu ratuszowym jest. Więc tych mieszkańców musieli, bo tak naprawdę ten obowiązek spadnie na mnie i na was, musielibyśmy zmusić do przejścia na ogrzewanie gazowe, no to wówczas nagle ten koszt ogrzania mieszkania wzrósłby 5-krotnie. I bardzo wielu tych, którzy są najubożsi, tego kosztu mogliby po prostu nie podnieść. Zwróciłem uwagę na ten problem, bo on dotknie bardzo, bardzo wielu gmin. Zwróciłem uwagę na ten problem pozostałych włodarzy miast i w związku z tym 19 sierpnia na mój wniosek odbyło się spotkanie grupy roboczej pod przewodnictwem pani marszałek Joli Piotrowskiej, gdzie przedstawiliśmy już takie zbiorowe wątpliwości co do sposobu sformułowania tej uchwały naszego urzędu województwa, naszego samorządu województwa. Mam nadzieję, że te głosy zostaną wysłuchane. A jeśli chodzi o nasze podwórko, to tak, rozpoczęliśmy bardzo ważną inwestycję, czyli termomodernizację szkoły podstawowej. Prace już trwają. Równolegle, dzięki uprzejmości wykonawcy, udaje nam się zabezpieczyć kominy na gimnazjum. O tym problemie rozmawialiśmy też na komisji. No i jak widzicie, czy częścią obrad dzisiejszej sesji jest remont naszego ośrodka kultury, remont, na który naprawdę czekamy, bo właściwie to ostatni moment, żeby ten remont przeprowadzić. Jeśli chodzi o takie sprawy finansowe drobne, o których warto poinformować Radę,
to wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotację na kartę dużej rodziny w kwocie 121 zł, na wypłatę dodatku energetycznego w kwotę 615 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników na kwotę 13 422,37 zł, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwotę 12 066 zł, na wypłatę realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę 3162 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na kwotę 9 000 zł, na zadania związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 31 545 zł. Natomiast równolegle zmniejszone zostały dotacje na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 51 539 zł i na wykup ostatniej raty leasingu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych bez IDS o kwotę 19 198 zł. I tu pominąłem jeszcze inwestycję, którą co prawda realizuje w porozumieniu z nami Stowarzyszenie Jesteśmy Razem, ale jak już pewnie zdążyliście się zorientować, w Parku Miejskim trwają prace nad budową siłowni i placu zabaw. Siłownia jest już zamontowana. Tu bardzo dziękujemy panu Markowi Żaglowi, który podjął się wykonania polbruku, bo znalezienie jakiegokolwiek wykonawcy w tych czasach graniczy z cudem, także bardzo dziękuję. I czekamy już tylko na dostawę zabawek, która mam nadzieję nastąpi w najbliższych 2 tygodniach, no ale to też, tak jak sami wiecie, to już nie są te czasy, gdy stoi w sklepie, nawet wykonawca musi się liczyć no, siłami wytwórczymi fabryk, które nie są dziś duże. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi za szczegółowe przedstawienie informacji. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby pytania w tym zakresie do pana burmistrza? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo. Przechodzimy, Wysoka Rado, zatem do kolejnego naszego dzisiejszego punktu. Jest to punkt bardzo rozbudowany. Będzie dotyczył podejmowania uchwał, ale jako pierwszy przedstawię teraz państwu wniosek, jaki został złożony przez Komisję Przetargową dotyczący zwiększenia finansowania remontu ośrodka kultury i pozwolę sobie krótko odczytać ten wniosek. Jest to wniosek Komisji Przetargowej w sprawie zwiększenia środków na realizację zadania pod nazwą Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Ławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegradowanego ośrodka kultury w mieście Górowo Ławeckie. W postępowaniu przetargowym, pisze komisja, o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie tych robót budowlanych, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 sierpnia wpłynęły 3 oferty, z czego jedna oferta nie została w sposób skuteczny złożona. Oferta jest niemożliwa do odszyfrowania. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi brutto 4 689 957 zł i 83 grosze, w tym VAT 23%. Środki, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynoszą brutto 5 582 821 zł i 6 groszy. W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty, przedłożona oferty przewyższa wartość środków, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 107 136 zł i 77 groszy, Komisja Przetargowa wnioskuje o zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zadania o tą kwotę 107 136 zł. Podpisał Komisja Przetargowa pan Edward Drymuch, przewodniczący, członkowie pan Andrzej Worobiec i pani Edyta Jarmoluk, sekretarz. Tak wygląda wniosek złożony przez tą komisję. W tej chwili otwieram dyskusję nad tym wnioskiem. Będziemy rozmawiali o zaopiniowaniu tego wniosku o zwiększenie środków. Bardzo proszę i otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo proszę. Jeżeli można, Rafał Gajdamowicz. Bardzo proszę. Pan radny Gajdamowicz. No, kryterium finansowe tutaj no, nie ulega wątpliwości, że jest no, najbardziej korzystne i jeżeli chodzi o pozytywne zaopiniowanie, jestem jak najbardziej za.
Tym bardziej, że tak jak powiedziałem też będzie to wykonywał nasz lokalny przedsiębiorca i uważam, że to jest bardzo fajna rzecz i nareszcie tutaj właśnie jedną z inwestycji będzie można w taki sposób zrealizować. Także ja jak najbardziej pozytywnie opiniuję ten wniosek. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę ja dwa słowa. Proszę bardzo, pani Ewa Antochów. Wcześniej się już wypowiadałam i w pełni podzielam zdanie pana Rafała. Przemawia do mnie właśnie wysokość oferty, była najniższa. O co chodzi w przetargach, tak? Bierzemy najniższą ofertę. No i ten lokalny wykonawca, naprawdę należy wspierać lokalnych przedsiębiorców. Jest na miejscu, w razie czegokolwiek będzie szybko reagował. Także ja jestem też jak najbardziej za pozytywnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem za. Popieram. Proszę bardzo. Wielu lat walczyliśmy o tą inwestycję. Dziękuję. Dziękuję. Mało było słychać, ale rozumiem, że pani Grażyna wyraża opinię pozytywną w dyskusji. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? A na końcu poprosimy jeszcze pana Edwarda Drymucha, który przybliży tutaj w szczegółach jeszcze zagadnienie, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej poza anteną, tak? Bardzo proszę. Ja również chcę wyrazić swoją opinię pozytywną, jeżeli chodzi o zwiększenie tego wniosku na realizację zadania. Te pieniądze, które tutaj widzimy, te 4,5 miliona, które mieliśmy na realizację tego wniosku, posiadamy już od jakiegoś czasu, tak? Ale wiemy dobrze, jak w ostatnim czasie idą w górę materiały budowlane, szczególnie stal, styropian i inne rzeczy, praca pracowników zatrudnionych, więc to wydaje się normalne, że ta oferta, że te pieniądze, które posiadaliśmy tutaj od jakiegoś czasu, będą niewystarczające. Tutaj również mam informację, że kolejna oferta, która tutaj była wyższa o 2 miliony aż tutaj, więc to już bardzo duży był odskok od tej ceny, którą posiadaliśmy. I tak to wygląda. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć, to bardzo proszę i poprosiłbym pana Edwarda Drymucha, bezpośrednio zainteresowanego zawodowo tutaj tym tematem, bo prowadzi te przetargi, o jeszcze kilka informacji. Szanowni państwo, jest to naprawdę bardzo, bardzo korzystna oferta. Powiem, że nawet się nie spodziewałem tak korzystnej ceny. Liczyłem na dużo, dużo wyższe ceny z uwagi to, co nawet zaznaczył pan przewodniczący. Ceny przede wszystkim materiałów poszły tak mocno w górę, myślę, że każdy to widzi. Ceny przykładowo tam styropianu poszły 400% w górę, więc to jest naprawdę cholernie dużo. Ceny samych wind, to co my mamy cenę kosztorysową, to jest z ubiegłego roku cena, prawda? Więc tutaj uważam, że jeśli to się uda zbudować, bo do zakończenia mamy rok, więc to jest naprawdę długo, czy nawet ponad. Ceny się mogą jeszcze zmienić, to już jest ryzyko wykonawcy. Tutaj o zmianach cen żadnych mowy być nie może, powiem. Tutaj tylko i wyłącznie, jeśli by wystąpiły jakieś roboty dodatkowe, wówczas nie ujęte, prawda, w projektach, nie ujęte w SIWZach, to jest no wtedy możliwość, powiedzmy, jedynie znowuż w taki podobny sposób zwiększenia wartości inwestycji, ale to są roboty nie ujęte w projektach, czyli jako dodatkowe, konieczne, powiedzmy, uzupełniające jakieś, wówczas tak, bo takie zapisy w umowach zawsze mamy. Te umowy są również do przejrzenia, całość dokumentacji, SIWS, wszystko jest na naszym BIP-ie, a tak dokładnie na mini portalu za pośrednictwem naszego BIP-u. Więc jeszcze raz powtórzę, bo tutaj szkoda dużo mówić, bo nic to nie daje. Powiem, że jest to bardzo korzystna dla nas oferta, gdzie ja jestem osobiście bardzo zadowolony z tego, że taka oferta po prostu jest. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej dyskusji, bo na ten temat rozmawialiśmy przed anteną, wejściem na antenę, więc tutaj swoje opinie znamy, ale niemniej jednak musimy ten wniosek przegłosować.
Wysoka Rado, poddaję teraz ten wniosek Komisji Przetargowej pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku w sprawie zwiększenia środków finansowych na realizację zadania pod nazwą Modernizacja Ośrodka Kultury w Górowie Ławeckim na potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej w ramach przebudowy zdegranowanego Ośrodka Kultury, zechce zagłosować? Mamy przygotowane. Bardzo proszę. Czekamy jeszcze na, tak, czekamy jeszcze na jeden głos. Czekamy na głos pani Anny Piszczek. Pani Aniu. Mam problemy techniczne, raz włącza się, raz wyłącza. Tak. Jestem za, oczywiście. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że wniosek o zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję i cieszę się bardzo, że kolejna inwestycja w naszym mieście będzie mogła ruszyć. Dawno wyczekiwana modernizacja naszego ośrodka kultury. Mamy plany, widzieliśmy, jak to wszystko będzie w przyszłości pięknie wyglądało i dzięki naszej decyzji, która daje zielone światło, ta realizacja będzie, budowa mogła być rozpoczęta. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do kolejnego naszego punktu. Ten punkt dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035, przepraszam, ze zmianami, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy. Te zmiany będą dotyczyły wprowadzenia tutaj zmian na tą właśnie inwestycję Dom Kultury. Na ten temat rozmawialiśmy na naszej komisji, która odbyła się kilka dni temu oczywiście. W tej chwili bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie tej wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami na zwiększenie pieniędzy na Dom Kultury. Pani skarbnik. Wszystkich. W związku z wyrażeniem Państwa opinii pozytywnej o zwiększeniu tej naszej inwestycji pod nazwą Modernizacja Ośrodka Kultury, uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami oczywiście zostanie dostosowana do dochodów bieżących i majątkowych, a także wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2021 rok ze zmianami, o których przed chwilką mówiliśmy, tak? Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej będą zawarte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, która jest załącznikiem numer 2 oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2035. W załączniku numer 1 zmieni nam się oczywiście deficyt po uwzględnieniu tej zmiany, o której przed chwilką mówiliśmy. Zmieni nam się, deficyt zwiększy się do kwoty 3 427 164 zł. I w związku z tym zmieniliśmy także źródła pokrycia tego deficytu. Nadal będzie to kredyt w wysokości 50 028 zł. Wolne środki w kwocie 1 716 92 zł. Oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 1 661 044 zł. To wieloletnia prognoza finansowa, jak Państwo wiedzą, po dostosowaniu do budżetu pokazuje nam, czy spełniamy wskaźniki, czy nie. Na dzień dzisiejszy po wszystkich zmianach wskaźniki są zachowane, zarówno 242, który mówi nam o relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących oraz artykułu 243, który mówi nam o możliwości spłaty zadłużenia. Załącznik numer 2 również będzie zmieniony, biorąc pod uwagę wydaną przez Państwa opinię, zwiększymy wartość nakładów na modernizację ośrodka kultury. I to jakby było na tyle, jeśli chodzi o uchwałę WPF-u. Tak jak Państwu wspomniałam na komisji, tutaj jest błąd techniczny, który również pozwoliłabym sobie
poprawić. To na komisji ja mówiłam, także jesteście Państwo, to nie ma wpływu na wielkość budżetu, ani wydatków, ani dochodów. To jest tylko zwykły techniczny, zwykła techniczna pomyłka. To tyle, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową. Dobrze, pani skarbnik, może jeżeli jest pan pani przy głosie, od razu zabierze pani głos odnośnie zmian budżetu miasta na rok 2021 ze zmianami, o których mówiliśmy. Oczywiście. A nie powinniśmy głosować nad tą uchwałą? Dobrze, tak. Przegłosujemy tą uchwałę wieloletnią prognozę finansową, o której mówiła pani skarbnik. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad wieloletnią prognozą finansową? Nie widzę. O tych tematach mówiliśmy, tak jak wspomniałem, kilka dni temu na naszej komisji, więc sprawy są dla nas znane. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za zmianami wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035 ze zmianami, o których mówiliśmy, dotyczące modernizacji ośrodka kultury, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na dwa głosy. W dalszym ciągu mam problemy. Tak. Techniczne, jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Łukianowicz Łukasz. Dziękuję bardzo. Tak jak widać, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych i uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. W tej chwili przechodzimy do punktu dotyczącego właśnie zmian w budżecie miasta na rok 2021. Również poprosimy panią skarbnik o przybliżenie tego tematu ze zmianami, o których dzisiaj rozmawialiśmy, jak to wpłynie na finanse naszego miasta, jeżeli ten wniosek tutaj jest nasz pozytywny, na modernizację ośrodka kultury. Bardzo proszę, pani skarbnik. Proszę państwa, w związku z powyższym nasz budżet będzie przedstawiał się następująco. Zmniejszamy dochody o kwotę 981 032 zł 42 grosze zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały, który za momencik przedstawię. Zwiększamy wydatki budżetu miasta o kwotę, i tu będzie kwota już po zmianie, 417 700 zł 58 groszy. Zgodnie po zmianie załącznika numer 2, oczywiście to będzie zgodne. Budżet po zmianach po dochodach będzie się przedstawiał następująco. Dochody będą wynosiły ogółem 28 095 700 zł 95 groszy, na co składają się dochody bieżące w kwocie 22 846 549 złotych 95 groszy oraz dochody majątkowe 5 249 151 zł. Po stronie wydatków kwota ogółem będzie wynosiła po zmianach 31 522 864 złotych 95 groszy, na co składają się wydatki bieżące w kwocie 22 603 988 złotych 95 groszy oraz wydatki majątkowe w kwocie po zmianie, momencik, 8 918 876 złotych. Deficyt budżetu miasta będzie wynosił 3 427 164 złotych. Po uwzględnieniu zmian, który będzie pokryty, tak jak już wspomniałam, przy wieloletniej prognozie finansowej, kredytem w wysokości 50 028 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych w kwocie 1 716 092 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 1 661 044 zł. Dochody zgodnie z załącznikiem numer 1, które zmniejszamy o kwotę 981 032 zł 42 grosze. To są takie zmiany, które przedstawię Państwu pokrótce oczywiście, bo żeby nie zajmować za dużo czasu. Po stronie dochodów zwiększamy dochody od osób prawnych i od osób fizycznych. To są dochody z tytułu należnych nam udziałów w podatkach.
ogółem na kwotę 28 tysięcy. Wpływy do rozliczenia nie mają jakby odzwierciedlenia, ponieważ tutaj zmiana dotyczy tylko i wyłącznie paragrafów, które zostały zmienione rozporządzeniem. Dostosowujemy nasz budżet do rozporządzenia. W przypadku oświaty wychowania będziemy realizować w najbliższym czasie, na co jeszcze czekamy na ostateczną informację, ale na 99% będzie realizowany, projekt pod nazwą, znaczy nie pod nazwą, tak, przepraszam, pod nazwą już mówię, Szkoła Przyszłości, co będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Górowie i Ławeckim. Projekt opiewa na kwotę. Się za głośniki pokręciły. Na kwotę 394 096 zł 58 groszy, gdzie wkład własny jest niepieniężny, także będzie naprawdę fajny projekt realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Mediacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Izabeli Krzyszych. Także ten projekt będzie realizowany. Ponadto zmieniamy, proszę Państwa, dofinansowanie, jeśli chodzi o realizację projektu modernizacji szkoły podstawowej, termomodernizacji. Będzie to projekt realizowany już ściśle z naszych środków własnych, o czym Państwo już żeśmy informowali na komisjach. Ponadto zwiększamy po stronie dochodów wpływy z różnych dochodów. To jest też zmiana, jeśli chodzi o klasyfikację, o paragraf zgodnie z rozporządzeniem. Pozostałe zmiany to są zmiany związane z decyzjami wojewody. To jeśli chodzi o dochody. Po stronie wydatków, to tak jak Państwo macie w załączniku, tutaj są oczywiście rozpisane paragrafy dotyczące projektu, który ma być realizowany przez szkołę. Po wydatkach zmniejszenie dotyczące decyzji wojewody. To tak pokrótce, jeśli chodzi o te dochody i wydatki. Załącznik numer 3 i 4 pozostaje bez zmian. A, przepraszam, jeszcze oczywiście w załączniku numer 2 w wydatkach pojawi się pozycja dotycząca modernizacji ośrodka kultury, czyli zwiększenie o te 107 137 zł. Załącznik numer 3 i 4 zostaje bez zmian, bo to są dotyczy realizacji zadań zleconych. Załącznik numer 5 też bez zmian, to jest zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST przez podmioty należące, realizowanych zadań przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Tutaj zmiana dotyczy jedynie zmniejszenia dotacji na wykup ostatniej raty leasingowej dla SDS-u. Pozostałe załączniki dotyczą inwestycji, czyli tutaj będą zmiany ściśle związane z modernizacją ośrodka kultury, czyli tu będzie zmiana ta o te 107 tysięcy, o których rozmawiamy. W załączniku numer 6 i 7. 7a również. Załącznik numer 8, czyli źródła finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu. Po zmianach będzie się przedstawiało, tak jak Państwu na początku przedstawiłam, jeśli chodzi o dochody, wydatki, dochody 28 095 700 zł 95 groszy, wydatki to 31 522 864 95. Deficyt, tak jak już nie będę się powtarzać, zostanie zwiększony o tą kwotę 107 tysięcy. Pokrycie będzie z innych źródeł, czyli z wolnych środków na ten projekt. Załącznik numer 9 to już też jest załącznik inwestycyjny. Tutaj będzie oczywiście zmiana dotycząca tych 107 tysięcy. I to jakby pokrótce zmiany dotyczące budżetu. Tutaj będzie jeszcze, tak jak wcześniej w UPF-ce wspomniałam, taka zmiana techniczna, nie mająca wpływu na wielkość budżetu. Jakaś drobna literówka, którą gdzieś mi się tam udało znaleźć jeszcze. Także to, jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to tyle. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję Pani Skarbnik za bardzo szczegółowe przedstawienie budżetu miasta na rok 2021 i zmiany, jakie będą wprowadzone. Tutaj myślę, że Izba Obrachunkowa również tutaj śledzi nasze finanse i na pewno to jest póki co jeszcze bezpieczne. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w temacie zmian w budżecie miasta na rok 2021? Bardzo proszę. Nie widzę. Te tematy zostały bardzo również przybliżone przez Panią Skarbnik kilka dni temu, tak jak mówiłem właśnie na naszych komisjach, także te tematy są dla nas znane. Przystępujemy zatem, Wysoka Rado, do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2021 ze zmianami, o których mówiliśmy, a te zmiany dotyczą modernizacji ośrodka kultury. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego budżetu miasta? Proszę o zagłosowanie.
jestem za. Dziękuję pani Aniu. Wiem, że problemy są techniczne u pani jakieś, ale jest to dopuszczalne głosowanie. Dziękuję. Czekamy jeszcze na głos pana radnego Kamrowskiego. Dziękuję bardzo. Tak jak widać, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Pani Ania Piszczek wyraziła również pozytywną opinię. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu dzisiejszej sesji. Będzie to dotyczyło uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Ja tylko przypomnę, z czego to wynika. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Łukasza Złotuchy na skutek jego pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Górowo-Iławeckie, komisarz wyborczy w Elblągu postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta z dniem 1 listopada. Następnie wojewoda warmińsko-mazurski swoim zarządzeniem wydał zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Data wyborów została wyznaczona na dzień 27 czerwca bieżącego roku. Odbyły się wybory. Wybory te wygrał pan Narkiewicz Rafał z okręgu wyborczego numer 11. Dlatego też w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Złotuchy należy uzupełnić o skład komisji, w tym przypadku oświaty. I w tej sprawie podjęta jest stosowna uchwała. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się radnego pana Rafała Adama Narkiewicza do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja tylko przypomnę, że w ten sposób nasza Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia będzie liczyła 8 członków. Ja tylko przypomnę, przewodniczącym jest pani Alina Wierzbowska, zastępcą pan Maciej Chorak, członkami są pan Rafał Gajdamowicz, pani Anna Piszczek, pani Anna Januszczak, pani Ewa Antochów, pani Grażyna Sawicz i doszedł w tej chwili pan Adam, przepraszam, pan Adał, przepraszam, pan Rafał Adam Narkiewicz. To też jest dobrze, pan Rafał jest nauczycielem, więc jak najbardziej w skład osobowy Komisji Oświaty jest tutaj wskazany. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do przegłosowania tego tematu. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego o pana Rafała Narkiewicza, zechce zagłosować. Anka Piszczek, jestem za. Dziękuję, przyjąłem. Kamil, jestem za, bo jakiś problem mam z tabletem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dwa głosy są imienne. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Tak jak widać, uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję i gratuluję dla pana Rafała Narkiewicza i życzę mu owocnej pracy w komisji. Wysoka Rado, przechodzimy zatem do kolejnego naszego punktu. Kolejny punkt naszej dzisiejszej sesji dotyczy rozpatrzenia wniosku z dnia 3 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia parkingu przy ulicy Kościuszki 13. Kościuszki 13 jest to budynek po byłej policji naszej. I bardzo poproszę pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana Bachanowicza, o przybliżenie tego tematu, bo było to rozpatrywane na tej właśnie komisji. Bardzo proszę, panie Bachanowicz. Witam wszystkich serdecznie.
A więc tak, w dniu 21 czerwca 2021 roku przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Kinal przekazał do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia podanie pana Nataniela Macieja Gniatka, które wpłynęło do Urzędu Miasta w Górowie i Ławeckim w dniu 7 czerwca 2021 roku. Podanie dotyczyło zwrócenia uwagi miejskich radnych odnośnie realizacji działań w zakresie pozyskania z zasobów Skarbu Państwa do użytkowania przez zmotoryzowanych mieszkańców przestrzeni placu przy ulicy Kościuszki 13 w charakterze miejsc postojowych w celu możliwości zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach miasta. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 15 lipca 2021 roku rozpatrzyła przedmiotowe podanie i uznała, że wniosek pana Nataniela Macieja Gniatka jest zasadny i wnioskuje, aby w przyszłości podjąć działania w zakresie pozyskania zasobów Skarbu Państwa do użytkowania przez mieszkańców naszego miasta przestrzeni przy ulicy Kościuszki 13 z przeznaczeniem na miejsca postojowe. W związku z powyższym komisja wnioskuje do Rady Miasta, aby uznać wniosek za zasadny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie przez pana przewodniczącego. W związku z taką propozycją właśnie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest uchwała z dnia dzisiejszego Rady Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 3 czerwca w sprawie utworzenia parkingu przy ulicy Kościuszki 13. Na podstawie tutaj stosownych przepisów o samorządzie gminnym oraz kodeksu postępowania administracyjnego Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 3 czerwca 2021 roku oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miasta postanawia uznać wniosek za zasadny. Uzasadnienie stanowi załącznik numer 1 do uchwały. Tutaj pan przewodniczący kilka słów na ten temat powiedział. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszej uchwały wnioskodawcy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj pan przewodniczący chciałby jeszcze coś dodać, bo widzę. Dziękuję. Tak, tak jak wspomniałem, no jest to dosyć skomplikowane, bo póki co ten plac i budynek 13 to jest dawna policja, budynek dawnej policji i należy to do skarbu państwa, więc tutaj no póki co nie będzie to takie łatwe uzyskać, ale natomiast zrobienie tam parkingu myślę, że ma też sens, tym bardziej, że jest to bardzo blisko naszego Domu Kultury, który będzie w przyszłości dzięki dzisiejszej decyzji remontowane i miejsca parkingowe jak najbardziej się w tym temacie przydadzą. W związku z powyższym, Wysoka Rado, przechodzimy do przegłosowania tej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za rozpatrzeniem pozytywnym wniosku w sprawie utworzenia parkingu przy ulicy Kościuszki 13, zechce zagłosować. Anka Piszczek, jestem za. Dziękuję, przyjąłem. Dziękuję bardzo. Tak jak widać, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do naszej kolejnej uchwały i tutaj również bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana Bachanowicza o przybliżenie tego tematu. Dotyczy to rozpatrzenia skargi z dnia 7 lipca. W sprawie w zakresie braku odpowiedzi na pismo złożone do magistratu naszego. I bardzo proszę pana Kamila Bachanowicza o stanowisko komisji. W dniu 9 lipca 2021 roku wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skarga pana NMG z dnia 7 lipca 2021 roku dotycząca braku odpowiedzi na wniosek z dnia 15 listopada 2020 roku w sprawie zdarzenia braku osłon na instalacji elektrycznej oświetlenie przy ulicy Krasickiego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 15 lipca 2021 roku rozpatrzyła przedmiotową skargę, stwierdzając, że w dniu 15 listopada 2020 roku wpłynął do Urzędu Miasta w Górowie Ławeckim wniosek o uwzględnienie działań w działaniach interwencyjnych dewastacji przy ulicy Krasickiego 3 dotyczący lamp podświetlających grafikę na murze.
Następnie w dniu 30 marca 2021 roku wpłynęło do Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim zgodnie z artykułem 37 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ponaglenie na udzielenie odpowiedzi na wniosek. Dopiero po prawie 8 miesiącach od złożenia wniosku Urząd Miasta udzielił odpowiedzi na wniosek. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że zostały niezachowane terminy załatwienia wniosku określone w artykule 237 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z artykułem 244 paragraf 1 oraz 245, które narzucają na organie administracji publicznej ich dotrzymanie. W związku z powyższym, z niedotrzymaniem terminów załatwienia wniosku, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Miasta o uznanie skargi za zasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dla pana przewodniczącego. Pan przewodniczący się wypowiedzieć? Bardzo proszę, pan burmistrz ma głos. Proszę bardzo. Zgadzam się z tą radą. Kiedyś pan radny Łukianowicz faktycznie bardzo trafnie stwierdził, są uchwalane zasadność skarg na burmistrza i co dalej, więc informuję Wysoką Radę, że odpowiedzialny pracownik, w tym wypadku pan Ciosek, zostanie ukarany karą dyscyplinarną, prawdopodobnie tym razem upomnieniem, następnie jest nagana z wpisem do akt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uzupełnienie tej informacji. Wysoka Rado, przechodzimy zatem do przegłosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 lipca 2021 roku w zakresie braku odpowiedzi na pismo. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi złożonej w dniu 7 lipca bieżącego roku oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 15 lipca postanawia uznać skargę za zasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Pan przewodniczący wyjaśnił, z czego to wynika, z braku odpowiedzi po prostu przez kilka miesięcy na tą skargę. Zobowiązuje się w paragrafie drugim przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszej uchwały wnioskodawcy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Pan Kapiszczek wstrzymuje się. Dziękuję. Jedną chwilę trwa głosowanie jeszcze, zaraz udzielę głosu. Pan radny Komorowski. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 10 radnych jest za podjęciem takiej uchwały. Zaraz musimy policzyć, to pani Ania się wstrzymała, 3 głosy wstrzymujące. Dobrze, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 10 radnych jest za podjęciem uchwały odnośnie uznania skargi za zasadną, 3 radnych się wstrzymało. Informuję, że uchwała została podjęta. Dziękuję. I w tej chwili jeszcze pan radny Łukianowicz chciałby zabrać głos w tej sprawie. Bardzo proszę. Ja tylko się chciałem odnieść do słów pana burmistrza, że no nie życzę sobie takich wywoływania z nazwiska radnych i mówienia, że pan Łukianowicz sobie zażyczył, żeby, nie wiem, jeżeli jakaś uchwała jest podjęta na bezczynność burmistrza, że pan Łukianowicz sobie zażyczył w ten sposób i teraz my podejmujemy decyzję i ktoś przez pana Łukianowicza zostanie ukarany, bo tak to trochę zabrzmiało. Tych uchwał było, nie wiem, tam 2 czy 3, nie dotyczyły tylko pana Adama, były inne uchwały, już teraz tam nie pamiętam jakie. I nie życzę sobie takiego wywoływania z imienia i nazwiska i teraz, żeby sobie pracownik myślał, że to dzięki panu Łukianowiczowi został ukarany. Dziękuję. Panie Łukaszu, ja myślę sobie, że jakby źle zrozumiał, wie pan, bo pana pytanie było całkowicie trafne. I szczerze mówiąc, to ja staram się działać w sposób refleksyjny i faktycznie któryś raz już pan Gniadek zasypujący nas pismami pisze skargę, a przecież dobrze wiecie, że na pisma pana Macieja odpowiada nie burmistrz, tylko urząd. Konkretny pracownik ma te pismo dekretowane, bo tak to działa.
to nie burmistrz zawala terminy, chociaż ostatecznie skarga jest oczywiście na burmistrza, ale tak naprawdę pracownik. W związku z tym, żeby jakby funkcjonowało tak, jak należy, wobec pracowników, którzy nie dotrzymują terminu, będą wyciągane konsekwencje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że temat... Jeżeli mogę dodać jedno słowo, że zrobił pan to specjalnie, wywołał pan mnie, żeby sobie pomyślał pracownik, że pan Łukianowicz zrobił coś złego dla pracownika. Dziękuję. Myślę, że ten temat został już tutaj wyjaśniony. No, była sprawa, na którą trzeba było udzielić odpowiedzi. Odpowiedzi nie było, więc skarga jest jak najbardziej zasadna. Urzędnik jest po to, żeby w terminach związanych przez KPA takie sprawy udzielać. Jeżeli terminy nie są zachowane, jak najbardziej skarga jest zasadna. Dziękuję bardzo. Pytać o coś? Proszę bardzo, pan radny Narkiewicz. W takim razie pytanie do pana burmistrza. Co z poprzednimi skargami zasadnymi na niektórych pracowników? Czy również wobec nich zostaną wyciągnięte konsekwencje? Dziękuję. Pytanie do burmistrza. Kogo pan Rafał ma na uwadze? Kogo pan Rafał ma na uwadze? No w tej chwili nie przypomnę sobie konkretnych, ale były takie zasadne, więc jak będzie trzeba, to przypomnę, że tak powiem. To jeżeli pan Rafał przypomni sobie, to ja udzielę odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy. Temat tutaj na pewno jest pasjonujący, ale przechodzimy do kolejnego tematu dzisiejszego naszego spotkania. Będzie to dotyczyło zbycia w trybie przetargu nieruchomości położonej w Górowie Łowieckim przy ulicy Polnej 1. I bardzo proszę pana inspektora Drymucha o kilka słów, z czego wynika ten przetarg Polnej 1, jak to wygląda. Jak wrócę do tematu, sekundkę, jak państwo pozwolicie, Polna 1, mieszkania 4. Tak. Jest to lokal o powierzchni około 50 metrów kwadratowych. Jest to lokal mocno zniszczony. Jest to lokal, gdzie są duże zaległości. W tej chwili mogę znaleźć, ale myślę, że niekoniecznie. I ci panowie, którzy tam zamieszkują, nawet i grzejniki, są to po prostu tylko mury. Są to mury, gdzie no, wymaga po prostu to kapitalnego, to mało powiedziane chyba remontu. Czyli lokal mocno zniszczony, nie nadający się jakby do jakiegokolwiek przydziału nawet, bo byłoby to niemożliwe, trzeba było przeprowadzić duży i kapitalny remont. I jest to lokal, no jeśli chodzi o powierzchnię, no dość duży, bo 49 pomiarów. Stąd prośba o to, żeby ten lokal po prostu zbyć w trybie przetargu, bo tylko taka możliwość istnieje. Zresztą innej możliwości nie mamy, prawdaż? Państwo również nie bardzo macie jakąś, no możecie zobowiązać, żeby wyremontować, komuś przydzielić zawsze, ale tego nie robiliśmy od dawna, jak wiecie. I teraz stąd też ta prośba, żeby ten lokal przeznaczyć do sprzedaży. Myślę, że niektórzy z państwa, jeżeli chcecie, no nie mogę powiedzieć z nazwiska, prawda, ale zostali eksmitowani na lokal socjalny, że tak powiem. Przydzielono im lokal socjalny. Dziękuję bardzo dla pana Edwarda. Jest to lokal, który jest w zasobach Urzędu Miasta. I tak jak wspomniał pan Edward, jest po prostu przeznaczony do zbycia. Zobaczymy, czy znajdą się chętni na zakup tego lokalu. Jest to na ulicy Polnej i tak to wygląda. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze w tym temacie zabrać głos? Otwieram dyskusję. Jeśli mogę zadać jedno pytanko, panie Edwardzie, jest pan tam gdzieś. Proszę bardzo, pani radna Ewa Antochów. Wspomniał pan, że lokal jest bardzo mocno zadłużony. Co w tej sytuacji z zadłużeniem tego lokalu? Znowu będzie tam gdzieś wisiał? Tak, będzie wisiał. Oczywiście. Są to ludzie, ci, którzy zajmowali, są to ludzie po prostu, no, którzy no, nie płacili i nie będą płacili. Ja wiem, ja to wszystko rozumiem, tylko chodzi mi o to tak. Lokal zostanie sprzedany, hipotetycznie ktoś go kupi, a dług dalej będzie wisiał. Tak. Dobrze, dziękuję. Nie na lokalu, jeszcze raz powiem, no tylko na osobie, prawda? Dziękuję bardzo. Jeszcze dopowiem tylko państwu,
że na dzień 30 czerwiec 2021 jest to kwota 27 946 zł, prawie 28 tysięcy. Chociaż odzyskamy, sprzedając, powiedzmy, jakąś tam kwotę, prawda? Jakieś pieniążki. Jeżeli można, tylko jedno zdanie. To jest wspólnota. To jest wspólnota, tak. I były bardzo duże problemy też, jeżeli chodzi o zachowanie tych panów. Także wydaje mi się, że to jest zasadne, żeby sprzedać i ktoś kupi, więc też będzie, mam nadzieję, no nie chciałabym tego słowa używać, ale takim no, członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Dziękuję. Jest to ostatni lokal w tym budynku oprócz tego. Dziękuję bardzo. Myślę, że sprawa tutaj jest no, prosta i oczywista. Jest to kolejny lokal przeznaczony do zbycia zasobów naszego miasta. Będzie to w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z powyższym pozwolę sobie odczytać uchwałę Rady Miasta z dnia 30 sierpnia, jest to dzień dzisiejszy, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy 1 Maja. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchwały naszej Rady Miasta z 15 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. W związku z artykułem ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego własność gminy miejskiej Górowo i Ławeckie położonej w budynku mieszkalnym przy ulicy Polnej 1. Tutaj stosowne księgi prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych w Bartoszycach. I tak to wygląda. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Bardzo proszę. Pan Kapiszczyk, jestem za. Dziękuję, przyjąłem. Czekamy jeszcze na spływ głosów. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Z tym lokalem mieszkalnym łączy się nasza kolejna uchwała dotycząca przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Górowo i Ławeckie na lata 2021-2026. Temat ten był omawiany w czasie naszych komisji. Tutaj pan Czesław Antonowicz mógłby ewentualnie kilka słów powiedzieć. Jest to bardzo szczegółowo opisane, jak to wszystko wygląda w naszym mieście. Ja tylko przypomnę, że wieloletnim celem tego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest tworzenie warunków zapewniających członkom wspólnoty samorządowej dostępność do mieszkania oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych zgodnie z preferencjami, aspiracjami i możliwościami ekonomicznymi gospodarstw domowych. Tak na marginesie, bo dodam jeszcze, wynika to z tego materiału, który jest bardzo szczegółowy i bardzo ciekawie to się czyta. Skład lokalu mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej na dzień 30 czerwca bieżącego roku wchodzi 81 lokali, które są własnością tutaj gminy i w tym są lokale socjalne. Tych lokalów jest 12. Bardzo szczegółowo tu jest rozpisane, jak wygląda to w poszczególnych budynkach. Tutaj są pojedyncze mieszkania gminy, które znajdują się w budynkach, tak na przykład przy ulicy w Placu Ratuszowym. Tu jest kilka numerów, znajduje się kilka mieszkań, na ulicy Okrężnej kilka mieszkań, które się znajdują i tak dalej, i tak dalej. Tutaj również jest opisane, że nie przewiduje się zmian dotyczących zmniejszenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych przez najemców i wynika z tego, że miasto będzie dążyło do po prostu wyzbywania się tych lokali w drodze chociażby takich przetargów, jaki miał miejsce przed chwilą.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Ja jeżeli mogę, Szanowni Państwo, bo tu Pan Przewodniczący już dużo powiedział na ten temat. Proszę bardzo, Pan Czesław Antonowicz, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej. Przyjęcie programu gospodarowania zasobem gminy, zasobem mieszkaniowym gminy, komisja przyjęła jakby jednogłośnie, a taki regulamin gospodarowania zasobem gminy, który porządkuje to wszystko, wymuszało też na nas jakby ustawy wyższe, które obligują nas do stworzenia takiego regulaminu, dlatego taki regulamin akurat powstał i podejrzewam, że do tej pory no, działaliśmy może na różnych zapisach, teraz to wszystko jest uporządkowane jakby w jednym miejscu i uważam, że to jest bardzo dobrze, skrupulatnie stworzony ten regulamin i to będzie pewnie służył przez długie lata dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla Pana Przewodniczącego, czy są jeszcze jakieś głosy w tym temacie? Jeżeli nie ma, nie widzę, przystępujemy do uchwały, do podjęcia uchwały. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Oweckie z dnia 30 sierpnia bieżącego roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Górowo i Oweckie na lata 2021-2026. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2021-2026, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Łowieckie. Uchwała wchodzi w życie po terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję, przyjąłem. Trwa głosowanie. Czekamy na głos jeszcze Pani Radnej Wierzbowskiej. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu dzisiejszej naszej sesji. Będzie to dotyczyło zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Łowieckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych. W czasie naszej ostatniej Komisji Oświaty uczestniczył w niej zdalnie pan dyrektor Szkoły Podstawowej, pan Dariusz Hawrylec, który bardzo szczegółowo wyjaśnił, z czego wynika jego wniosek mówiący o zwolnieniu go z zajęć dydaktycznych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Wszystkie argumenty zostały omówione w czasie komisji. Przystępujemy zatem do podjęcia uchwały. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Ławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Na podstawie stosownych przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały Rady Miasta z roku 2006 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin, zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, Rada Miasta uchwala. Paragraf pierwszy. Zwalnia się dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Ławeckim z obowiązku realizacji zadań dydaktycznych w wysokości 6 godzin dydaktycznych tygodniowo w roku szkolnym 2021-2022. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję, przyjąłem.
Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 11 radnych było za, 2 osoby się wstrzymały. Informuję, że uchwała została podjęta. Mam przed sobą jeszcze kolejną uchwałę dotyczącą zwolnienia dyrektora przedszkola w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Tutaj również pani dyrektor przedszkola, pani Jolanta Wirboł, uczestniczyła w naszej komisji w sposób zdalny, łączyła się z nami i również przedstawiła argumenty, jakie tutaj przemawiają za tym, aby ją zwolnić z tych zajęć dydaktycznych. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze w tym temacie coś dodać? Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Nie widzę, nie słyszę, zamykam dyskusję. W związku z powyższym pozwolę sobie odczytać uchwałę Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola miejskiego w Górowie Ławeckim z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Tutaj również na podstawie stosownych przepisów uchwały Karta Nauczyciela, uchwały z roku 2006 Rady Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, Rada Miasta uchwala. Paragraf pierwszy. Zwalnia się dyrektora przedszkola miejskiego w Górowie Ławeckim z obowiązku realizacji zadań dydaktycznych w wysokości 8 godzin dydaktycznych tygodniowo w roku szkolnym 2021-2022. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Anka Piszczek, jestem za. Dziękuję, przyjąłem. Czekamy jeszcze na głos pana radnego Gajdamowicza. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 11 radnych jest za podjęciem uchwały, 2 się wstrzymało. Informuję, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. W ten sposób, Wysoka Rado, wyczerpaliśmy wszystkie punkty dotyczące podjęcia uchwał w dniu dzisiejszym. Został nam jeszcze punkt mówiący o sprawach różnych. I bardzo proszę, otwieram dyskusję, można zgłaszać sprawy różne. Ja może od razu rozpocznę od tego, że odbyła się wizytacja Komisji Oświaty, placówek oświatowych naszych tutaj placówek szkolnych. I poproszę panią Alinę Wierzbowską, przewodniczącą, o kilka słów w tym temacie, bo wiem, że byliście państwo, oglądaliście, jak to wygląda. Pani przewodnicząca, nowy rok szkolny się zbliża 1 września. Tak, nowy rok szkolny się zbliża. Placówki są odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia nauki. Wszystkie usterki, które są do naprawienia, zostały zgłoszone dla pana inspektora, który ujmie to w sprawozdaniu końcowym. W szkole podstawowej trwa remont, termomodernizacja budynku. Zostanie teren budowy zabezpieczony tak, aby dzieci mogły bezpiecznie poruszać się, żeby nie doszło do jakiegoś wypadku. Jeżeli chodzi o szkołę drugą na ulicy Sikorskiego, tak jak dzisiaj pan bodajże chyba przewodniczący powiedział, że trwa remont komina, który został uszkodzony, który też zagraża bezpieczeństwu. Mamy nadzieję, że zostanie on wyremontowany do 1 września. Tak zapewniał nas pan dyrektor, ale też trzeba wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne, które też nie pozwalają po prostu wejścia na dach i remontowanie tego komina. Miejmy nadzieję, że pracownicy się
uwiną i 1 września dzieci będą mogły bezpiecznie wrócić do szkoły. Jeśli chodzi o przedszkole, również zostały zapisane uwagi, jeżeli chodzi o remonty w salach, na holu, więc budynki są przygotowane na przyjęcie dzieci i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Również z komisją udaliśmy się na stadion Orlik, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak wygląda sytuacja też przed rozpoczęciem. I tutaj może bym poprosiła bardziej o głos pana Rafała Gajdamowicza. On bardziej zajmuje się obiektami sportowymi i może ma coś do powiedzenia, aczkolwiek pracownik Ośrodka Kultury zgłaszał nam, że wszystkie usterki, które są w obiekcie, w budynku na stadionie, zgłoszone do Urzędu Miasta i czekają na decyzję odpowiedzialnych osób za ten budynek. Proszę bardzo, panie Rafale, jeszcze pan może kilka słów. Dzień dobry, witam. Jeżeli można, tutaj chyba do pana Edwarda słowo. Panie Edwardzie, mam takie pytanie. Chodzi o przyczynę. Tam się zaczęły pojawiać takie wykwity na ścianach. Widać, że to jest, na pewno przyczyną jest wilgoć, tylko skąd to się bierze? Czy jest jakaś decyzja dotycząca tego stanu rzeczy tam na budynku stadionu? To znaczy tak, nie jest to jakąś usterką, która uniemożliwia, prawda, korzystanie ze stadionu. Natomiast co jest przyczyną, jeszcze nie wiem, bo no, nie było takiej, powiedzmy, ekspertyzy oczywiście ustnej. Też muszę posiłkować trochę kolegami. Nie było jeszcze czasu na to. To kiedyś powstało, jak może pamiętacie niektórzy państwo, na skutek zalania, prawda? Też mieliśmy takie coś. Był po prostu, ten korytarz był zalany wodą, no dosyć wysoko. Być może to jest też to jeszcze. I te po prostu uszkodzone pompy. Myślę, że większość z was też wie, kto się w ogóle interesował. Były, no niestety, ale zepsute, więc też zalewały. Powstawała wilgoć. I prawdopodobnie na skutek tego to się działo, bo kiedyś takie coś mieliśmy po zeszlifowaniu, kiedy już zostało to wysuszone, odsuszone, nie działo się nic złego. Na skutek no, częstego jednak zalewania, powstawania dużych wilgoci, a jeszcze w tym roku, kiedy wilgość w powietrzu jest duża, a parowanie, powiedzmy, tam jest nie bardzo możliwe, kiedy ten korytarz jest zalany, no myślę, że to po prostu było przyczyną. Ale jeszcze się podeprę tutaj, mówię, fachowcami, kolegami, czy opinią ich. I to po prostu nie wymaga tam jakiej pracy. Po prostu trochę oczyszczenia, przesuszenia i odmalowania. Ale to po prostu ja uważam, nie tylko ja, myślę, że każdy uważa, że nie przeszkadza to w normalnym użytkowaniu tego stadionu. Pompy zostały oczywiście naprawione i tyle, wszystko działa poprawnie. Dziękuję bardzo. Ja tutaj specjalnie poruszyłem ten temat właśnie roku szkolnego i komisji. Właśnie jest to bardzo ważne. Dzieci wracają do szkół. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej w sposób właśnie stacjonarny. Również na komisji łączył się z nami pan dyrektor, zapewniał, że właśnie wszystko jest jak najbardziej, są przygotowani pod kątem higieny do tego, aby to dobrze funkcjonowało. Dziękuję bardzo. Nawiązać do stadionu, bo tam temat ścian, ale tam jeszcze tak. Mielibyśmy tutaj taki wniosek, żeby zrobić coś z rynnami, przede wszystkim oczyścić je, podejrzewam, zanieczyszczeń, to bym prosił i też zwrócić uwagę, bo rynna od strony boiska, od płyty boiska na wysokości mniej więcej pomnika jest złamana, jest połamana, to jest pierwsza rzecz i na niektórych złączkach po prostu rynny są już, nie trzymają i to też powoduje tam, że są wykwity na ścianach, szczególnie od strony parkingu. To jest jedna rzecz, żeby te rynny w jakiś tam sposób naprawić.
Druga rzecz też dotyczy odprowadzenia wody. Tam są kratki takie ściekowe, czy nie wiem, jak to się fachowo zresztą nazywa. Tak, tak. Niemniej jednak są zatkane i w czasie dużych opadów, nawet takich średnich, ta woda wylewa się na polbruk i widać, że są miejsca, gdzie ten polbruk po prostu opada. I nawet te rynny nie wchodzą bezpośrednio do tych jakby spustów, prawda? Także też tutaj bym prosił, żeby na to zwrócić uwagę. I przy bieżni są takie kratki też odprowadzające wodę i tutaj też moja taka prośba, żeby te kratki też w jakiś sposób oczyścić, przynajmniej raz na jakiś czas i to pewnie też ułatwi, że ta woda gdzieś tam nie będzie stała na boisku czy w pobliżu tego boiska, tylko będzie odchodzić. To są takie właśnie tutaj niuanse, ale bardzo ważne, bo sam osobiście widziałem, jak ta woda naprawdę mocno leci, a od strony już też właśnie parkingu tak, jest wykwit, może na ścianie. Druga rzecz, panie Edwardzie, jeszcze moja prośba o uporządkowanie też tam w jakiś tam sposób tego terenu wokół Orlika przy ulicy Szkolnej, bo tam ruszają już też rozgrywki Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej Dzieci. I pytanie moje i zresztą też przypomnienie o tym oświetleniu na... Tak, ja mam zapisane to oczywiście, tak? Będę tam rozmawiał... Tam jest też problem z piłkochwytami, tam też jest problem z piłkochwytami, one już też tą fruwają po prostu, bo akurat nie mieliśmy się zajęć w tym tygodniu i miałem okazję podjechać, zobaczyć, no to tam już są takie fruwające, tak żeby też na to ewentualnie zwrócić uwagę. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moja taka uwaga, panie Rafale, moja taka uwaga, no to są takie sprawy techniczne, bardzo ważne i bezpieczeństwo, ale ja myślę, że to można wcześniej załatwiać, nie musimy tego tutaj na antenie puszczać, to są sprawy techniczne i można też to, te rzeczy przekazać tutaj, tak? Bardziej, ale skoro zostałem tutaj poproszony o jakieś... Rozumiem, ale na przyszłość, jeżeli widać i coś nas boli, bo widzimy to wszystko, trzeba od razu alarmować, zgłaszać, niekoniecznie trzeba na sesji o tym mówić, tak? Dziękuję bardzo. Przewodniczący, panie Rafale, jeśli chodzi o Orlik przy ulicy Szkolnej, to tak jak informował pan dyrektor, zresztą ten drugi też, jest to w gestii konserwatorów szkoły, więc wystarczyłoby poinformować pana dyrektora Hawryca, dobra? To są drobiazgi takie, tak? Bo oświetlenie, no to my, tak? Natomiast tam piłkochwyty, bo one się poprzecierały pewnie tak jak na drugim Orliku o słupki, no to tak naprawdę dyrektora szkoły trzeba było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze miałby jakieś sprawy? Kamil Bachanowicz, jeżeli mogę. Bardzo proszę, pan radny Kamil Bachanowicz. Pierwsza sprawa informacyjna. Chciałem powiedzieć szanowną radę, że do klubu radnych przystąpił nowy członek, czyli kolega Rafał Narkiewicz, do klubu radnych naszemu miastu. A druga sprawa to tutaj takie pytanie do pana Edwarda chyba, bo zauważyłem, że nadajnik sieci komórkowej przy ulicy Wyszyńskiego tutaj za wieżą ciśnie przestał świecić. No wcześniej świecił, teraz przestał świecić, no nie świeci w nocy, także nie wiem, czy znana jest tego przyczyna. Nie znana, ale dobra, zapiszę. Nie słychać. Zapiszę i coś tam podzwonimy, poinformujemy nadawcę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widać, że tematy zostały chyba wszystkie omówione w czasie naszej ostatniej komisji kilka dni temu. Tematy zostały wyczerpane. Nie widzę tu jeszcze. Bardzo proszę, pan Rafał Narkiewicz. Pan Rafał Narkiewicz. Jest kilka spraw, kilka pytań, które chciałbym zadać. Proszę bardzo. I tak, na początku chciałbym zauważyć pewną rzecz, która zaczęła się dziać w naszym mieście, czyli jest zauważalna poprawa czystości i fajnie, że się, że tak powiem, po ostatnich naszych uwagach udało, że tak powiem, coś w tej kwestii poprawić. Fajny pomysł na kurtynę wodną jak najbardziej. I na ostatniej komisji rozmawialiśmy właśnie, że no nie wszystko da się, tak? Że mamy za mało pracowników, że żeby ich pozyskać, nie ma też chętnych tak? I że nie ma na to pieniędzy. Może warto by się pochylić nad sprawą właśnie zwiększenia jednak kosztów utrzymania naszego miasta właśnie, żebyśmy nie musieli rezygnować, że w tym miesiącu kosimy, a na przykład nie wywozimy śmieci. To jest tylko taka różna dywagacja, tak? Więc chciałbym zauważyć tak, może rzeczywiście powinniśmy się pochylić nad
zwiększenie budżetu na dbanie o porządek w naszym mieście. Mam pytanie do pana, nie wiem, pana Edwarda. Panie Edwardzie, mówiliśmy o Kościuszki 13, o tej policji. Panie Rafale, przepraszam, bo jakby trochę pierwsze pytanie było trochę do mnie skierowane. Możemy po kolei odpowiadać, bo potem się pogubimy, co? Proszę bardzo. Jeśli chodzi o zwiększanie kosztu utrzymania miasta, to jest jakby no, kwestia do decyzji. Dlatego, ale pytanie jest, a może inaczej, odpowiedź na to pytanie jest dosyć trudna, bo możemy owszem zwiększyć koszty utrzymania miasta, ale kosztem inwestycji. To nie jest tak, że coś się z niczego bierze, tak? To, że wydaliśmy na przyspieszenie sprzątania miasta, ono i tak byłoby posprzątane tego stanu, ale państwo radni chcieli szybciej, trzeba było dotrudnić dwie osoby, wynajęliśmy zamiatarkę z Lidzbarka i to generalnie tak pi razy drzwi zwiększyło koszty utrzymania w tym roku o 100 tysięcy. Po prostu z automatu wydaliśmy na to, żeby szybciej i lepiej było utrzymane nasze miasto, kolejne 100 tysięcy. To robiąc coś dodatkowego, musimy ponieść dodatkowe koszty, kropka. Nikt za darmo nie będzie pracował, prawda? Możemy też ograniczyć czynności, które dokonywaliśmy, bo to nie były czynności, których dokonywać musieliśmy, typu wywożenie biomasy czy sprzątanie popiołów. Te rzeczy powinny być robione w ramach gospodarki śmieciami, powinny znaleźć się w kosztach opłaty śmieciowej, tak? Czyli przerzucamy te koszty na mieszkańców, tak jak powinno to być. I my mamy wolny jeden ciągniczek i dwóch ludzi, powiedzmy, przez 3 dni w tygodniu dodatkowo, żeby lepiej zadbać o miasto. To jest intencja Rady i w tym kierunku idziemy. Także generalnie odpowiedź na pytanie pana Rafała jest tak. Możemy zwiększyć koszty utrzymania miasta i zrezygnować z części usług, które świadczyliśmy dotychczas, a których świadczyć nie musimy i te koszty jakby będą włączone w koszt przetargu na gospodarkę śmieciami i wówczas z pewnością będziemy mieli więcej ludzi do pracy w mieście i będą oni mieli więcej czasu na zajmowanie się zielenią, sprzątaniem miasta i takim ogólnym dbaniem. I tak jak mówię, no tu absolutnie pozytywna odpowiedź jest. Dziękuję. Dziękuję. Mówię tym bardziej, że chyba nie ma tutaj ani jednego radnego, który nie chciałby, żeby nasze miasto wyglądało ładniej, tak? A mówię, da się zauważyć, że w dobrym kierunku to idzie, dlatego taka moja sugestia. Mam pytanie do pani Edyty. Jest pani Edyta z nami jeszcze? Czy nie ma pani Edyty z nami już? Pani Edyta Jarmoruk? Nie. Pani Edyto, już ja wspominałem kilkakrotnie o funduszu obywatelskim, żeby w naszym mieście stworzyć taki fundusz. Czy ma pani może wiedzę, w jaki sposób dałoby się go, że tak powiem, utworzyć i jaką kwotę można by przekazać naszym mieszkańcom do dyspozycji? Nie, takiego funduszu obywatelskiego nie było, dlatego musiałabym się akurat do tej odpowiedzi po prostu zorientować, jak to wygląda w innych miastach, tak? Na chwilę obecną tak z marszu nie odpowiem, tak? U nas nigdy takiego funduszu nie było. Tak, ja wiem, dziękuję. Tylko taka prośba właśnie, żeby mogę udzielić odpowiedzi, tak? Ponieważ fundusz obywatelski z mocy prawa obowiązuje bodajże w miastach tam powyżej 50 tysięcy mieszkańców. W takich małych gminach jak nasza takiego funduszu bardzo często nie ma. Jeżeli chcielibyśmy wygospodarować fundusz obywatelski, to tak naprawdę musielibyśmy wyjąć część budżetu, którym państwo radni dysponują i przeznaczyć go na realizację budżetu obywatelskiego. Wiąże się to z tym, że rezygnujemy z realizacji jakiejś inwestycji, którą radni chcą włożyć do budżetu. Krótko i na temat. To w ten sposób wygląda, tak? Czyli z czegoś rezygnujemy, żeby wydać to w inny sposób. Niewątpliwie, moi drodzy, w dużych samorządach istnienie budżetu obywatelskiego ma sens, ponieważ bardzo mała reprezentacja ludzi decyduje o pieniądzach, które wpływają do budżetu miasta, tak? Czyli 20 radnych, a mieszkańców jest powiedzmy 70 tysięcy. W naszej małej społeczności, gdzie tak naprawdę mieszka nieco poniżej 4 tysięcy, a radnych jest 15, ja myślę, że decyzje rady, a myślę, że każdy z radnych ma dobry kontakt ze swoimi wyborcami, tak naprawdę nasz budżet tu na poziomie Górowa jest budżetem obywatelskim, samym w sobie, tak? Dlatego, że jeżeli radnego wybiera 20 czy 10 tysięcy ludzi, czy 5 tysięcy ludzi, no to faktycznie mogą mieć poczucie niedosytu, tak? I tego radnego nie spotkają nigdy na ulicy i mu nie wytłumaczą, że źle decyduje o ich pieniądzach. W przypadku Górowa, moi drodzy, to większość z was, swoich prawie wszystkich wyborców raz w miesiącu spotka. Jeżeli coś było w waszych działaniach nie tak, na pewno o tym usłyszycie. Więc jakby
Po pierwsze, wydaje mi się, że realizujemy coś na kształt budżetu obywatelskiego, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcielibyśmy taki budżet wydzielić, to trzeba by było bardzo konkretną część budżetu wyjąć i poddać procedurze. I szczerze mówiąc, to by się wiązało też tak naprawdę z dodatkowymi zadaniami dla pracowników urzędu, a sami widzicie, że czasami nie nadążają z realizacją obecnych obowiązków, więc wydaje mi się, że trzeba by kolejną osobę zatrudnić. No tak zupełnie, bo to się wiąże też z pewnymi formalnościami, tak? Więc i tak jak rozmawialiśmy, bo taka kwestia już powstała wcześniej, no to radni się muszą zastanowić, czy chcieliby zrezygnować z części budżetu i pytanie, czy taka część budżetu będzie, tak, jeżeli mamy już w realizacji ileś inwestycji i za chwilę będziemy myśleli, mam nadzieję, o pozytywnej decyzji starostwa powiatowego, że trzeba będzie kolejny 1 000 000 złotych dołożyć do najważniejszej arterii komunikacyjnej w mieście, żeby ją zrobić, nie? Ja tak bym na to popatrzył, a duża część funduszu, tak naprawdę mająca charakter funduszu obywatelskiego, to jest budżet ośrodka kultury, moi drodzy. Ten budżet jest wydatkowany po konsultacji z osobami ze środowiskami, powiedzmy, artystycznymi i sportowymi w mieście. Pani Sylwia prowadzi taką procedurę i te pieniądze są bardzo, bardzo, no właściwie w ten sposób dzielone. Także to taka odpowiedź, mam nadzieję, że wystarczająca. Dziękuję. No ja rozumiem oczywiście kwestie te ekonomiczne, finansowe, ale myślę, jakbyśmy dali możliwość właśnie społeczeństwu, tak, czy nie wiem, wspólnotom, spółdzielniom, czy szkołom właśnie na zrealizowanie małych projektów przy swoich tam właśnie, w swoich miejscach, nie wiem, mały plac zabaw, nie wiem, może kawałek miejsca do parkowania, myślę, że może więcej rzeczy udałoby się zrobić, ale to jest tylko taka moja uwaga do przemyślenia dla radnych, bo taką decyzję rada musiałaby podjąć. Mam pytanie do pana Edwarda. Panie Edwardzie, czy mógłby pan przybliżyć, bo mówimy ciągle o remoncie szkoły, jaki jest konkretny zakres tego całego remontu? Bo raz się słyszy, że parkiet będzie robiony w szkole, potem coś gdzieś, że parkietu nie będzie robionego w szkole, że okna z jednej strony tylko, a potem, że niby z dwóch stron. Mógłby pan przedstawić taki pełny zakres remontu szkoły podstawowej? Dziękuję. Taki pełny zakres jest udostępniony na naszym BIP-ie i można tam zajrzeć, ale tutaj tak dokładnie to cały projekt trzeba byłoby tutaj przedstawiać, więc nie będę całego, ale powiem, że parkiet nie jest ujęty w ramach tej inwestycji. W ramach tej inwestycji są wszystkie dachy oprócz dachu nowej hali. Okna są tylko i wyłącznie tam, gdzie ich jest brak, czyli w nowej hali sportowej są wszystkie okna. Ponadto jest, że tak nazwę ogólnie, docieplenie budynku, polbruki, czyli zagospodarowanie terenu, trochę kanalizacji deszczowej. No i tak naprawdę remont, powiedzmy, schodów, wejścia, to jest wszystko, tak mówię z głowy. Szczegółowo mogę odczytać projekt, nie ma problemu, ale tak jest to w tej chwili, to co powiedziałem, no jest to wszystko. Nie, no właśnie o taką odpowiedź mi chodziło, gdyż dużo mieszkańców pyta, co się w ogóle dzieje na szkole, jakieś kominy podnoszone są, a nie każdy zagląda na BIP niestety, więc tylko chciałbym, żeby zaznaczyć, co tam będzie się działo. Dziękuję panu. Ja może pan Andrzej jest z nami? Tak jest, myślę, że pan odpowie. Andrzej, jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, ten temat, który się przewija już od 2 miesięcy odnośnie znaków drogowych. Czy mogę pan powiedzieć, jakie konkretnie czynności są poczynione, żeby zmienić ten stan rzeczy w mieście? Bo już 2 miesiące temu zgłaszałem. Myślę, że pan burmistrz udzieli odpowiedzi. Tak, to sprawy zajęły się osobiście. Została skierowana pracownica urzędu, która dokonała inwentaryzacji tych znaków. Tak, ta inwentaryzacja jest na ukończeniu. To trwa trochę, dlatego że po prostu osoba musiała pójść pieszo, tak od znaku do znaku, dokonać pomiaru i dysponując tą inwentaryzacją, będziemy znali liczbę znaków, które należałoby podnieść. I szczerze mówiąc, tak na
orientacyjnie, tak? Dlatego, że jeszcze pełnej inwentaryzacji nie mamy. Tak jak mówię, tych znaków to naprawdę jest ogromna liczba. Będziemy decydowali prawdopodobnie o tym, żeby to zadanie wycenić, bo to nie jest coś, co może zrobić interwencja, poprawić powiedzmy 100-200 znaków, tylko trzeba będzie wynająć firmę, która taką usługę na nasze potrzeby wytrzyma, bo być może trzeba będzie część słupków wymienić. Ja też lojalnie uprzedzam, że to się wiąże z kosztami, nie? Bo, także to też będziemy o tym myśleli w budżecie przyszłorocznym miast. Ja myślę, że jeżeli poprawa bezpieczeństwa, argument wzrostu kosztów chyba nie powinien paść, to by chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, musimy ponieść wszelkie koszty, że tak powiem, albo bezpiecznie. Ja tu nie daję argumentu kosztów, natomiast warto wiedzieć, że każda decyzja finansowa wiąże się z budżetem. Teraz na dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu budowy parkingu, ale ta uchwała właściwie w rzeczywistości nie rodzi żadnych skutków, tak, bo to jest tylko, że uchwalili. Radni muszą najpierw, znaczy w kolejnym kroku, włożyć to do budżetu. Tak? My się z panem Edwardem wstępnie wyceniali ten parking, już nie pamiętam. Pamiętasz, tak? Tak. Przy ulicy Kościuszki ten parking, o ile pamiętam. Był tak, pani Kamilu? Tak. Tak, przy ulicy Kościuszki. Bo uchwała dotyczyła 32 czy budynków socjalnych? 13. Budynek 13. 13. 13 to jest budynek policji. Były budynek policji. Uchwała dotyczyła podjęcia działań w celu pozyskania zestawu pasa tego terenu, tak naprawdę. Tak? I myślę, że ale komisja no to uznała, właśnie, że teraz tak. Zwróćcie uwagę na skutki finansowe waszej uchwały w tej chwili. Chcę wam to pokazać. Przerabiamy skutek finansowy przejęcia przez miasto budynku dawnego internatu. Koszt remontu tego internatu spokojnie można oszacować na 1,5 miliona złotych albo lepiej, żeby on zaczął funkcjonować. Koszty rozbiórki to też będzie około 100 tysięcy albo lepiej. Przejęty przez miasto, tak? Koszty stworzenia tam parkingu to będzie kolejne 100 tysięcy, bo trzeba to zasypać, utwardzić. I po drugiej stronie macie posterunek policji. Jeżeli pozyskamy ten budynek ze Skarbu Państwa, ja w tej chwili mając uchwałę Rady, teoretycznie powinienem zwrócić się do starosty o przekazanie na tego budynku, my go otrzymamy, znaczy do Skarbu Państwa, my go pewnie otrzymamy na cele społeczne, czyli nie do wykorzystania komercyjnego, nie do sprzedania, tylko do remontu 1 milion złotych i do zrobienia tam filii MOPS-u, lokali socjalnych plus 200 tysięcy na zrobienie parkingu. Ja wam przypominam, a pani Edyta pewnie jakby powie lepiej, że w poprzednich latach udało nam się uskładać dużą nadwyżkę finansową, bo naprawdę dużo. Ale my ją w tej chwili kończymy przejadać. Na ważne rzeczy, to może inaczej, sformułowanie przejadać to jest złe. Inwestować w infrastrukturę miasta. W tej chwili kończymy. Został nam jeszcze ruch związany z restrukturyzacją kredytu, co spowoduje, że jesteśmy w stanie być może uwolnić kolejny 1 milion złotych. Tyle prawdopodobnie minimum będzie kosztował nasz wkład w remont ciągu dróg od ulicy w skrócie Sikorskiego i dalej. A jeżeli chcielibyśmy zrealizować chociaż po jednym projekcie w każdym okręgu wyborczym, tak, radnych, bo w tej chwili spływają już do nas wnioski budżetowe Rady i w tej chwili złożyło wnioski budżetowe, o ile pamiętam, 2 radnych widziałem, nie wiem czy więcej, i same te wnioski budżetowe opierały na 100 tysięcy. Więc ja mam pytanie, wiecie, jakoś sobie radzimy. Możemy wziąć pewnie odrobinę kredytu, ale nie jest tego kredytu nie wiadomo jak dużo. Mamy złożone wnioski w Polskim Ładzie, które niekoniecznie będą finansowane w 100%. Więc owszem, możemy wydać wszystkie pieniądze miejskie na to, żeby sadzić kwiatki, szybciej sprzątać, zrobić budżet obywatelski, zrobić jeszcze jeden plac zabaw, ale w tej chwili już budujemy kolejne i nie inwestować, odpuścić sobie, nie robić dróg. Więc jakby to nie jest tak, że można dzisiaj wydać wszystkie pieniądze. Bo jakby pan Rafał daje proste recepty, ale jak ja bym stosował te proste recepty, to dawno w mieście był komisarz. Dziękuję. Mogę dalej? Dziękuję za odpowiedź. Mam pytanie do pana, nie, chyba Andrzeja znowu, ale nie wiem, czy to będzie
Poproszę pana Andrzeja. Jestem. Panie Andrzeju, czy wyjaśniła się sprawa tych znaków na wyjeździe na Żywkowo? Bo one co chwilę są stawiane, potem są przewracane. Tam nic się nie zgadza z tymi znakami. Czy było zgłaszane to do Zarządu Dróg? Tak jak wcześniej było mówione, tak, z tym oznakowaniem zarządza wykonawca inwestycji, firma NDI. Było zgłaszane, coś tam się zmieniło, jednakże teraz już nie wiem, tak, czy jest zmienione ostatecznie, czy nie. Więc znaki raz leżą, a stoją. Chyba no to właśnie ktoś się przewraca, jak ktoś się stawia, powiem tak, nie? Czyli coś tam się dzieje, jednak jakiś nad tymi znakami nadzór jest, tak powiem. Znaczy nie, to raczej myślę, że to kierowcy. I tylko pytanie, co będzie, jak dojdzie tam do jakiejś kolizji, tak? Kto będzie odpowiedzialny za bałagan na tych znakach? Miasto czy zarządca dróg? Oczywiście, ewidentnie inwestor, znaczy wykonawca, który przejął to jako plac budowy, tak? Czyli firma NDI. Ale nie możemy jako miasto nic więcej w tej sytuacji, tak, podziałać, żeby poprawić tam bezpieczeństwo w tym miejscu? Ja myślę, że pan radny również może jakby samodzielnie też zgłaszać w momencie, kiedy widzi, tak? Bo czekanie miesiąc czy dwa tygodnie na sesję jest trochę bez sensu. Najlepiej było, jeżeli pan radny widzi zdarzenie typu leżący znak, możemy po komisji przekazać numer telefonu, to można i do Zarządu Dróg Wojewódzkich się skontaktować, ale i na bieżąco informować, słuchajcie, bo czekanie na sesję, żeby powiedzieć, że leży znak, jest zagrożenie drogowe, no to myślę, że znacznie lepiej na bieżąco, tak? Jak pan radny widzi telefon, nawet można zadzwonić do mnie, do pana Edwarda, jeżeli byłby kłopot z znalezieniem właściwej osoby, ale żeby nie robić głuchego telefonu, najprościej było bezpośrednio do przedstawiciela wykonawcy albo do Zarządu Dróg Wojewódzkich. U nas za drogi wojewódzkie odpowiedzialny jest pan Matko. Jak się nazywa drogi wojewódzki górowy? No, pan Domański, nazwisko mu uciekło. Dobrze, tylko ten temat był poruszony już na poprzedniej sesji i tak. Już było zgłaszane, więc a do tej pory nic się nie zmieniło, więc tylko pytanie, czy to się w końcu zmieni, czy ta droga jest dopuszczona do ruchu, no, ale to, czy nie? Tak, no mówię, to nie pytanie do nas, nie? Dobrze, mam pytanie do pana Andrzeja. Taka sprawa, zgłaszałem panu 21 lipca dziurę tam na kąpielisku. Dostałem odpowiedź, że zostało to zgłoszone do wykonawcy, żeby naprawił w ramach tam gwarancji. I ona została naprawiona, ale pod koniec sierpnia, a przez ten cały miesiąc ta dziura stała niezabezpieczona. Czy miasto nie mogło się tym zająć, bo skarżyli się mieszkańcy, że jest tam dziura i jest niebezpieczeństwo, dzieci na rowerkach tam jeżdżą na przykład. Ja przepraszam pana radnego, ale to nie chodziło o zalew, o kąpielisko, tylko chodziło o staw gęstarski. Przepraszam, mówiłem o stawie gęstarskim. No właśnie, tak, bo to tak, kojarzę, tam tego zgłoszenia nie kojarzyłem. Tylko tak. Przepraszam, pan. Było to wykonane w najbliżej możliwym terminie przez wykonawcę, tak. Było zabezpieczone, ponieważ po telefonie od razu tego samego dnia poszły nasze osoby, pan Jan Sadowski zabezpieczył. Tyle mogę powiedzieć, tak. Zabezpieczenie polegało na tym, że zostawiono patyk i kawałek taśmy, które tam po kilku dniach wszystko leżało. Także według mnie nie zostało to zabezpieczone. A według nas zostało zabezpieczone. Zostało jednak oznakowane, tak, było widoczne, że jest coś nie tak. No taki sposób oznaczenia. Nie wiem, jak pan radny sobie wyobraża inny sposób oznaczenia, ale tak oznakowaliśmy, żeby ktoś nie wpadł. I w najbliższym możliwym terminie wykonawca, który został poinformowany, naprawił to. No to mówię, tylko to oznaczenie po kilku dniach leżało, już nie spełniało swojej roli. Także myślę, że jeżeli dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców... W tej chwili w urzędzie jest zatrudniony człowiek za kilka, no już nie powiem, za połowę średniej krajowej, znaczy połowę najniższego wynagrodzenia, tak żeby jasność była, który w kilka dni w tygodniu pełni dyżur i będzie ścigał takie osoby, które w sposób nieuprawniony usuwają takie oznaczenie. Ponieważ to oznaczenie zostało usunięte w sposób nieuprawniony, prawda? Nie, no na pewno ktoś to zrobił w złej wierze, że tak powiem, tak? Tylko mówię, czy właśnie, bo to pytanie miał pan później, pan burmistrz tutaj, że pan wywołał temat. Jakie są już, że tak powiem, wyniki działania właśnie, monitorowania, czy jakieś zostały? Ja mogę powiedzieć, ja myślę, że pan przewodniczący tutaj trochę powinien zamknąć tam dyskusję, bo to nie jest temat na sesję, tylko na komisję, żeby porozmawiać, bo
właśnie jakby też tak patrzę, że tutaj takie jest rzeczy dużo, na komisji, tak, bo to są bieżące, krótkie sprawy. Niekoniecznie trzeba do kamer, tak, trzeba sprawy załatwiać. Więc ja proponuję przenieść to, jeżeli pan przewodniczący był na komisję, bo wtedy i więcej czasu będzie i będziemy mogli pewne sprawy przedyskutować na spokojnie, nie? Też tak myślę tutaj, bo szerokie spektrum pan radny porusza, to są ważne sprawy, ale to tak jak mówię, no można te sprawy zgłaszać dużo wcześniej, niekoniecznie musi być to na sesji. Przewodniczący, wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z sesją Rady Miasta. A mam wrażenie, że najlepiej, gdybyśmy tylko mówili o super rzeczach, chwalili się, klepali po plecach. Może nazwijmy sesję, nie wiem, sesją pochlebstw i wzajemnego, nie wiem, adorowania. Ja myślę, że można inaczej zgłosić problem, a na sesji rozliczyć z tego zadania, tak? Czy zostało to zrobione, tak? I przypomnieć ja ewentualnie. Ja myślę, że nie ma pytań, które nie mogły być zadane właśnie na sesji, gdyż... Znaczy ja chcę przypomnieć, że to jest jedynie nasza jakby dobry obyczaj górowski, że odpowiadamy od razu. Mamy tryb, który określa regulamin Rady zadawania takich pytań. I formalnie powinniśmy się tego trybu tak naprawdę trzymać, tak? Więc pan radny zadaje pytanie, burmistrz ma ileś dni na udzielenie odpowiedzi, tak żeby się przygotować. My staramy się na bieżąco udzielać odpowiedzi na wszystkie pytania, bo jakby tak widzę swoją rolę, ale w momencie, kiedy taka liczba pytań się pojawia naraz, no to jest to, że tak powiem, nie do końca do ogarnięcia. Ja mogę siedzieć tu i odpowiadać, ale ja przypominam, że jest regulamin Rady. Jeżeli pan radny chce uzyskać odpowiedzi, to może przy takiej liczbie, ja bardzo proszę o zgłoszenie w trybie przewidzianym przez regulamin Rady na piśmie. My takiej odpowiedzi oczywiście udzielimy zgodnie z terminem. Dobrze, to jeszcze tylko jedno pytanie do pana burmistrza, bo wspomina pan burmistrz, że jest szansa z tego programu CITASTO zrobienia kilku inwestycji i jak najbardziej popieramy te inwestycje. I tam w ostatnim, że tak powiem, w ostatnim temacie padł temat parku, tego centralnego parku zabaw dla dzieci, tam koło Róży Wiatrów. I chciałbym, żebyśmy bardzo mocno temu pomysłowi się przyjrzeli, bo takie miejsce jest jakby bardzo potrzebne i ma dużą, że tak powiem, aprobatę mieszkańców. Tyle chciałbym dodać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze miałby jakieś sprawy różne do przekazania? Nie widzę, nie słyszę. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy w pełni nasz zakres spraw do omówienia w czasie 35. sesji, w tej chwili zamykam 35. sesję Rady Miasta. Dziękuję państwu uprzejmie. Do widzenia.